Słuchajcie, ja mam bardzo ważny film. Grzybowy kapelusz zaprasza na film. Witam was serdecznie na kolejnym filmie. Jesteśmy w Borach Tucholskich w gminie Osiek. Zaczynamy. Ale machnął. Mam ochotę za nim iść aż. Czekajcie, Bory Tucholskie. Jakiej wielkości są Bory Tucholskie w ogóle? Nigdy nie byłem. Dobra, zobaczmy. Bory Tucholskie i ich tajemnice. Bo ja wam powiem tak, fajne. Fajne się wydają, ale tak szczerze, trochę płasko. No, no to fajnie, przez rzeczkę jakieś przejeżdżają. Tak właśnie wyglądają Bory Tucholskie. Płaskie to nie jest fajne. No, ja już jestem zmęczony, płaskie, płaskie. Wiecie jak wyglądało u mnie to w domu? Na połączeniu Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego. Tam jest płasko, strasznie płasko. Wyglądałem tam przez okno i po prostu było płasko tak po horyzont. Moje ulubione parki polskie to są w górach albo nad morzem, na przykład. Słuchajcie, Słowiński Park Narodowy. O, i to jest POG tak zwany. To jest jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Fajnie. O, fajny piasek, mówi Admiel. Dobra, wiesz co, bo tak, dzieci teraz nie doceniają już przyrody. Jaka jest wasza opinia na temat Borów Tucholskich? Ciekawe, czy jest jakaś tier lista polskich parków narodowych? Tier maker, polskie parki narodowe. O kurwa, jest tier lista, dobra. Zajebista, to jest Nowak, czy ktoś to zrobił właśnie, czy... Marlonka, dziękuję! O mój Boże, zajebiste. Dobra, lecimy. Po kolei. Słowiński Park Narodowy to jest... Chcę tam żyć, jak już mówiłem, jest to jeden z moich ulubionych parków w Polsce. Niestety nie znam sobie... nie będziemy tutaj nic wkładać, bo chcę poznać wszystkie parki narodowe, więc będziemy klikać na każdy i każdego wyszukiwać. Dobra, więc tak, Słowiński Park Narodowy. Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe. Nie umrę. Wolałbym tytuł Nie umrzyj. Polski Park Narodowy. Dzisiaj spotykamy się w wyjątkowym miejscu. Latarnia, w której jesteśmy, i miejscowość noszą taką samą nazwę. Czupino. Jak? Taką samą nazwę. Czołpino. Nie zrozumiałem. Czołpino? Latarnia Czołpino. Czołpino. Oddalono... Czołpino. Jacobi Czołpino. Swego czasu teren uległ podtopieniu i zarosł gatunkami torfowiskowymi, turzycami i wełnianką pochwowatą. Dobra, te torfy to torfy srorfy, ale patrzcie to. Realizują misję. Czekaj, co jest? Czemu tu jest scenka jakaś dramatyczna? Co jest? Kasiu, jak ty pędzisz? Nie cieszą cię te przepiękne widoki. Pewnie, że cieszą, ale najbardziej to już bym chciała mieć pieczątkę w moim paszporcie. Pieczątkę w paszporcie? Jakim pieczątkę? Jak pieczątki są w parkach? A powiedz mi, jak dziadek ci się oświadczył. No, tyle razy ci już opowiadałam. No, powiedz pro... Czemu jesteśmy w serialu jakimś TVP nagle? Dziadek zabrał mnie nad morze. Mieliśmy taki plan. Leżeć na plaży, opalać się, kąpać w morzu, my, morze i latarnia. Dziadek miał swój plan. Dobra babcia, bez szczegółów. Czemu to jest w materiale, kurwa, Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Halo, YouTube Kids, no tak. Wyglądasz tak pięknie, kiedy to opowiadasz. Przysięgam. Wyglądasz tak pięknie, gdy to opowiadasz. Dobra, czekajcie, bo tu jest jeden ważny element brakuje. Czy tak pięknie, kiedy to opowiadasz? Przysięgam, mogłabym słuchać tej historii miliony razy. Dziadek też mówił, że przepięknie. Te latarnie to można zwiedzać dopiero od jakichś 20 lat. W tych czasach była tutaj baza tajnej jednostki wojskowej, niedostępna dla... To w jaki sposób wyście tam weszli na górę? No, okłamała babcia, babcia okłamała. Może babcia z dziadkiem byli w wojsku, właśnie. Cyk! No widzisz? Mamy. A, dobra, pieczątki tych, ze szlaku latarni morskich. Powiem wam, że ten Słowiński Park Narodowy, jakbyście tam byli naprawdę, to by lepiej wyglądał. Kasiu! Kasia! Jest... Kurwa, Kasia! Babcia, jakby babcia już nie ma 15 lat, halo, Kasia! Zerwę ci bukiet! Nie wolno nic zrywać, to wydma! Babcia baza akurat. Babcia tutaj bazowana babcia. Bo jak byłem na wydmach, ludzie często wychodzili poza te miejsca, żeby sobie zrobić zdjęcie, gdzie nie ma ludzkich stóp żadnych innych, gdzie ludzie nie łażą, wiecie, żeby było ładnie. Na Instagrama twojego ląduje, że tam 5 lajków dostajesz, więc nie wiem, po co się tak męczyć. Naprawdę ładnie to wygląda, jak tam się jest. Color grading mogli trochę lepszy zrobić w tym nagraniu. Wydmy,
które w ten sposób powstają, mogą osiągać nawet kilkadziesiąt metrów wysokości. To jest dosłownie to miejsce w Polsce, gdzie czujesz się, jakbyś był na innej planecie. Uwielbiam to. Mało jest takich miejsc w Polsce, a to serio, czujesz się, jakbyś po prostu był w innym kraju. Dziś możemy odwiedzić chałupy i zagrody dawnych mieszkańców. Gość doma, Bóg doma. Chcę tą tabliczkę. Boże, jaka satysfakcjonująca kolorystycznie gęś. Ten kontrast mi taką satysfakcję daje z jakiegoś powodu. I te oko niebieskie, piękne. Przekonajcie się sami. Super, dziękuję. No więc tak jak mówię, Słowiański Park Narodowy, top tier, chcę tam żyć. Nie wiem, czy chciał tam żyć w sumie. Kurde, nie wiem, w sumie może lubię tam jeździć bardziej niż chcę tam żyć? Ale w sumie w żadnym z tych parków nie chciałbym tam żyć. A Słowiański Park Narodowy uważam za jeden z fajniejszych, więc chciałbym tam powiedzieć, że chcę tam żyć. Chciałbym tam ironicznie żyć. Wigierski Park Narodowy, nie słyszałem o nim nigdy. Widzę, że jest bubr. Co warto zobaczyć w Wigierskim Parku Narodowym? Yo! Mają pociąg! W sumie, który park narodowy ma pociągu? Co to za Gravity Falls? Jakaś oszukana atrakcja. Zabieramy was do krainy słynącej z czystych i dzikich jezior, która w większości z nas kojarzy się ze niczym niezmąconym wypoczynkiem na łonie natury. Słuchajcie, wszystko zależy od tego, moja ocena tego parku, bo już chyba wiem, co tu jest. Po prostu są jeziora i jest kurwa las. Moja ocena będzie zależy od tego, jak szybko porusza się kolej. Najcenniejszymi jego elementami są piękne, ciche i spokojne jeziora, a wśród nich największe wigry. Jak to największe? Wigry nie jest największe. Największe w parku. Jestem najmądrzejszym człowiekiem w tym pokoju na przykład. Zapraszamy do oglądania... Bunkry! Zawsze bunkry. Jeśli jesteś gdzieś w lesie i nie ma ścieżki krajobrazowej, kurwa, z bunkrami, to czy jesteś w Polsce w ogóle? Zapach spalin i oliwy, drewniane ławki i zawrotna prędkość 20 km na godzinę. Takie sobie. Dam jeszcze szansę. Zobaczymy, czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska lepiej przedstawi mi ten park. W latach 50. rozpoczęto na tych terenach aktywną ochronę bobra europejskiego, który został wytępiony i ponownie zasiedlony w tych rejonach. No widzisz, czyli to jest ważne, bo bóbr. A ten gość tam nie wytłumaczy mi nawet, że bóbr. Ten malowniczo położony nad jeziorem Wigry. Yo! Co to jest? Co to jest za gród? Czemu to wygląda jak coś, co w grze byś zrobił? To wygląda jak Cities Skylines z jakimś słabym modem. Można tu między innymi zobaczyć pokoje, w których mieszkał papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski. Wow. Ich wyjątkowa barwa wynika z wysokiej koncentracji związków pochodzących z rozkładu ściółki w lasach otaczających Suchary. W sumie fajne. Ciekawe jak pachnie. Znajduje się pod ścisłą ochroną. To nasz dzisiejszy bohater, Tomek. Dzisiaj o kurwa. Jego urodziny. Jak widać, na razie nie jest zachwycony wycieczką do parku, jaką sprawili mu rodzice. Oto... No bo zabrali go do Wigierskiego Parku Narodowego. To się nie dziwię, że się jest niezadowolony. Marlonka mówi, możemy pomijać te wstawki fabularne? Marlonka, te wstawki fabularne to mój ulubiony element tego wszystkiego. Wybacz. Chcę popływać. Nie chcesz wejść do środka? No dajcie mu popływać. O kurwa. Yo! I co? Bilety na spotkanie z ekipą Freeza? Tomek, popatrz. Fuj. Coś przypłynęło, super! Kurwa. O mój Boże, polowanie na uboty. Za nami jedna z atrakcji. Muzeum Wigier. Mam nadzieję, że mają rowery. Wigierskich. Muzeum gier na Wii. Macie. Prowadził go wybitny limnolog. Ej, serio, nic o kolejce nie było. Dobra, więc no moja opinia takie sobie, nadal uważam, że jest taki sobie. Nic mi się nie zmieniło po tym filmie. Nadal uważam, że no taki tam jeziora, żadnego bobra nie pokazali. Dobra, Park Narodowy Ujście Warty. Jagódka mówi, ten jest najgorszy, Imo. O, jak to najgorszy? Zobaczymy. Ostoja ptaków, w której stwierdzono około 280 gatunków. Kurwa, ile ptaków! Dude. Zagrożone wyginięciem. Jak krzyczą, wściekłe są jakieś. To one są tutaj najważniejsze. Dlatego loty dronami w granicach parku nie są możliwe. I dron leci.
i nagrywa. Oni się tego dowiedzieli podczas nagrywania tego odcinka. Pięknie położona wśród nadwarstw. Okej, to wygląda zajebiście. To jest piękny budyneczek. Gdy spełniam swoje marzenia, to chciałbym to robić na całego. Ale spełnianie ich kosztem innych jest nieetyczne. Każdy z nas są dwa wilki. Jeden z nich to tamten gość, inwestor, podróżnik, co zakurwiali sobie tą łódeczką po tej wodzie. A drugim wilkiem jest ten gość, co się chowa w domku, żeby go ptaki nie zobaczyły. Zdecydowanie wybrałem najlepsze miejsce. Fajne, powiem wam. Szczerze, podoba mi się. Jakby nie spodziewałem się takiej ilości ptaków po prostu. Wiecie, co wyciąga. I drugą ręką kartce papieru, po prostu kreseczki po każdym strzale. Widzę, że kolega lubi gry. Co to jest? Co to jest? Okej, dobra. Boom, headshot. Sniping's a good job, mate. It's challenging work, because at the end of the day, long as there's two people left on the planet, someone is gonna want someone dead. Timo, ujście warte dwa. Powiem wam, że fajnie. Nie no, zaskoczenie, ten park. Pozytywny bardzo. Ten park jest o wiele lepszy od poprzedniego, bo nie jest taki typowy. Strasznie hillowy i po prostu wibujesz z ptakami. Zgadza się, strasznie hillowy. Jaszczurka! Ten, to jest ta. Kurwa, wiem jaka to jest. Czekaj, jak ona się nazywa? Zwinka. Jaszczurka zwinka. Można zaobserwować drapieżniki. Pięknie. Myszołowy, błotniaki stawowe, kanie rude i pustułki. No zobaczcie, ile tam jest. To jest chore. Ja nie wiedziałem, że tyle ptaków może być w jednym miejscu w ogóle. W sensie to jest niesamowite, zobaczcie. W Krakowie na rynku nie byłeś, no dobra. No, Park Narodowy Ujście Warte, o którym nie wiedziałem absolutnie nic. Wskakuje na, wybiorę się tam na pewno, totalnie. Słuchajcie, teraz controversial. Kampinoski Park Narodowy. Nie byłem jeszcze. Podobno piękny, ma fajne ścieżki rowerowe, na które bardzo bym chciał pojechać, ale nie mam pojęcia, czy ma coś do zaoferowania innego niż większość lasów polskich po prostu. Dziś znajdują się tu dwa ułożone równoleżnikowo pasy wydmowe, a pomiędzy nimi dwa pasy bagienne. Dominują bory sosnowe. A z rowerkiem tam pojeździł, o Boże. To właśnie potrzeba ochrony tych walorów przyrodniczych spowodowała, że został tu utworzony Kampinoski Park Narodowy. Trochę taki po prostu las. Jest dość zabawne, bo gdy człowiek się wychowuje na wsi i ma od chuja tych lasów wokół siebie, to parki narodowe takie inne, na przykład na Mazowszu, nie robią aż takiego wrażenia, bo te nasze lasy są dobrze zachowane na tej wsi, dlatego że tam nikt nie wchodzi po prostu, nie chodzi się na te bagna. Nie robi na mnie takiego wrażenia Kampinoski Park Narodowy, bo zapewne ma bardzo dużej mierze zbliżoną florę i faunę do tego, co po prostu na tych samych lasów, przez które kiedyś rowerem jeździłem, jak miałem 15 lat, nie? Można odwiedzić Centrum Edukacji w Izabelinie. O, Izabelin jest polecany często jako miejsce do wyrwania się z Warszawki. Poza wilce. Żółte i gajowe, tworząc piękne naturalne kobierce. Na terenach żurawiowego można spotkać łosie, żurawie i czarne bociany. Czarne bociany! Negatyw bociana. Złe bociany można spotkać. O nie, to oni! Wiedziałem, kurwa, że ten gość jest warszawiakiem. Nie pędź tak, przecież nie wiesz jak jechać. O Jezus Maria, stary, kurwa, no ścieżką jechać, ja pierdolnie, już czytać szlaków. A gdzie są bobry? W samym centrum puszczy. Gościu, byliście ostatnio nad jeziorem, gdzie są bobry i się nudziłeś, więc o co ci chodzi? O nie, co się stanie? Dzień dobry. Syn gość się zagubił chyba, co jest? Czemu on tak sobie idzie po prostu? Syn chciał zobaczyć bobry. A dlaczego tak się bobry interesują? Bo widzi... Nie wiem, mam 8 lat. Dzieci są zainteresowane zwierzętami. Czemu cię tak bobry interesują? Co to za pytanie? Słyszałem też, mają bardzo mocne zęby, którymi mogą przegryźć
Prawie wszystko. To prawda. To nie prawda. Powiedzieć, głupi jesteś, dzieciak tylko drewno mogą przegryźć. W sąsiedzkiej wsi u nas bobry robiły tamy na rzeczkach i zalewało pola. I ktoś te bobry wyłapał i wywiózł. Zabić nie można bobra, ale po prostu wyłapać i wywieźć. Czemu kurwa nie? Deportacja bobrów na siedzenie obok kierowcy. Ten wprowadzić, tak? I wsiedlą. Serwestry, tak jakoś ten obraz tych bobrów wywożonych, po prostu łapanych jeden po drugim i te boby się zastanawiają, kurwa, co się dzieje, gdzie ja jestem. Zobacz, a tutaj można zobaczyć efekt działalności bobra. To jest gałąź osiki, którą bóbr ściął. Bóbr jesiki. Bóbr! Został! Jaki bóbr! No jedziesz krzyczeć, to nie znajdziesz. Niedostępność terenów sprawia, że jest on matecznikiem wielu gatunków fauny na czele z łosiem, herbowym zwierzęciem parku. Łoś! Jest łoś. U nas też były łosie. To be honest. Takie sobie. Kampinoski Park Narodowy? Taki sobie. Wie. Nie było nic jakoś ciekawego, super. Taki kurwa las, dokładnie, taki kurwa las. Bobra nie było, się schował. Jest jedna rzecz, która łączy to wszystkie parki z tej kategorii. Niespełniona obietnica bobra. Niespełniona obietnica bobra jest rzeczą, która doprowadza wielu ludzi do szaleństwa. Mieliśmy dwa średnie parki, jeden całkiem niezły, bo mieliśmy ptaki, ale teraz jest czas na bangera totalnego. Jeden z lepszych parków w Polsce. Ojcowski Park Narodowy. Cudowny, kurwa kocham. Jest super blisko Krakowa. Jakbyście kiedyś chcieli się wybrać, jesteście w Krakowie, to jesteście winni sobie wyjazdu do Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy jest wyjątkowo bogaty przyrodniczo. Pełnym kurwistych wąwozów, iglic skalnych, wywierzysk i grup skał o fantazyjnych kształtach. Ojcowski Park Narodowy to jest high fantasy świat w twoim kraju. Po prostu. No zobaczcie to. Już idą. Mamo, kurwa! Sobie... Znowu ten dzieciak. Jaskinie Łokietka. Jaskinie? To ja już wolę wracać na zamki. Myślę, że ta akurat... Położ latarkę, to już poprowadzę. No, nie tak szybko, odkrywca. Ej, dajcie mu... O kurwa, mać! O kurwa! O Jezu, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że dajcie temu dzieciakowi odsapnąć, zanim będzie musiał swoje linijki wypowiadać. Do jaskini można wejść tylko pod opieką uprawnionego przewodnika. O Jezu, jak się zbliża! Młody był chyba wcześniej w Smoczej Jamie, że tak na jaskinie narzeka. Mi się Smocza Jama bardzo podobała. Uważam, że była bardzo ciekawą jaskinią, szczególnie do zobaczenia w środku miasta. Ale Karolina była bardzo zawiedziona tym, że w Smoczej Jaskini, w Smoczej Jamie nie ma smoka. Ja jej mówię, że no kurwa, jest wawelski smok, stoi na zewnątrz, tak? Ale ona powiedziała, że on powinien być w środku, bo to jest Smocza Jama. I ona tutaj zeszła, że zobaczyć smoka w Smoczej kurwa jamie. A jak Karolina wychodzi z domu, to już nie jest jej dom, bo nie ma jej w środku. Powiem jej to. Kurwa, dziękuję. Na uwagę zasługuje potężnych rozmiarów naczykowy słup, który z tym kształtem przypomina orła. Tu widzimy go przed sobą. Słyszałem, kurwa, że... gdzieś ty widział orła. Gdzie ten orzeł? Bardziej jak pięść wygląda. O! Tak, o, patrzcie. Czekaj. Nie. Kurwa, no. O, taka. Taka pięść. To wszystko ciekawe i w ogóle, ale nie wolę zamki. Tam, gdzie mieszkają królowie i rycerze. Właśnie dlatego chciałam ci pokazać to miejsce. Bo to jest połączenie, bo to jest jednocześnie jaskinia i miejsce, w którym mieszkał król. Kiedyś mieszkał tu król Władysław Łokietek. Ciekawe, czy jest diagram, pokazujący zrzutu bocznego jaskinię Łokietka. I jest Łokietko taki leżący, czerwony, zaznaczony. Tu się ukrywał okiem. A gdy wszedł do środka, w szczelinie w skale wyszedł pająk i zaczął tkać srebrzystą sieć. Pomyśl, jak duży musiał być ten pająk, żeby zdążyć. Spokojnie, tato. Co to było? Kaplicy na wodzie.
Super jest ta kaplica. Jest jedyny sakralny obiekt architektoniczny, który mnie zainteresował gdziekolwiek w Polsce. Panujący wówczas car Mikołaj II zabronił budowy kościołów na tych ziemiach. Nie! Dlatego ówczesny dyrektor uzdrowiska postanowił ominąć carskie zarządzenie, przebudowując dawne łazienki, które znajdowały się na wodzie. Główka pracuje. W tych czasach zamek na... To wygląda, jakby zaraz boss z Dark Souls miał wyskoczyć z tej dziury. Ekspozycję... Już widzę tego dzika, już mi się chce śmiać. Przyrodnicze często kojarzą się z nieciekawymi wystawami. Mi się ciekawi z ciekawymi. Przyrodnicze zawsze ciekawe są. Co wy gadacie? Fajny. Dzik. O! Widzicie pieczołowicie zrekonstruowaną jaskinię. Pieskowa skała! Zamek w pieskowej skale również miał chronić drogę handlową. Rodzina szafrańców popadli w konflikt. Pieskowa skała! Nie mogę tego powstrzymać. Po prostu wyszło za... Okej, okay. Wracamy. Ta skała nie jest zrobiona z piesków, a co więcej, nie można tam wpuścić pieska. Bo pamiętam, gdy byłem młodszy z moją mamą i mieliśmy psa ze sobą i nie wpuścili nas z psem na pieskową skałę. Nie można tam wpuścić pieska, bo wchłonie w skałę. Zostanie pochłonięty przez skałę, stanie się częścią pieskowej skały. Dobra, no według mnie, kurwa, chcę tam żyć. Ja chcę tam żyć. Podobała się... Ojcowski Park Narodowy, się zgadza wszystko? Tyle tych parków, a ja umrę zaraz, jeśli będzie jeszcze jeden park. Grzesiek dobrze mówi, najebali tych parków, a potem człowiek musi siedzieć i recenzować. Bez sensu. Po co tyle parków? Dziękuję, Alt. Co chciałem powiedzieć? Proszę, jak ktoś zrobi mema Polskie Parki Narodowe Gameplay i Polskie Parki Narodowe Lore. Tam, gdzie jest Polskie Parki Narodowe Gameplay, to niech będą te nagrania z tego, jak ten gość jechał kurwa tym to kolejką, a lore oczywiście te nagrania z tych. Oplatając jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów w parku, obszar... Barto, zobacz na hasz memy podkreślenie Jaceksowej, mam ten mem, co chciałeś. Ten mem, co chciałeś. Okej. Zajebiste. I podoba mi się, że to jest, że rodzinka wróciła. Dziękuję, Yellow Dog.